Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym, w pierwszym odcinku nowej serii na kanale, czyli Droga do Sławy i kilka informacji o tej serii. No, długość wyścigu, 3 okrążenia, poziom 97, w ogóle dawno w to nie grałem, no i będzie poziom wzrastał z chwil, z wyścigu na wyścig, o ile będzie dobrze mi szło. No i w sumie to tyle. Tutaj są pola startowe. O nie! Najgorzej! Opon nie dobrałem, zapomniałem dobrać opony. I... widzimy się, gdy zmienię opony. Już mam opony. Tutaj są pola startowe. My się zakwalifikowaliśmy na 14 miejscu, bo my jedziemy samym losem tutaj. No tak, wziąłem miękką i twardą oponę. Jakby sama w jedną powtórkę tylko, na cały weekend i wykorzystałem ją... przyciszę. I wykorzystałem ją... znaczy jej nie wykorzystałem, więc mogę sobie jej użyć w tym wyścigu. Że się tutaj na starcie dociążamy przód jak najbardziej. Czyli oczywiście tą gałką, co skręcamy. Naciskamy do przodu. Tutaj trzeba się wciskać, bo... wyścig będzie trwał 3 okrążenia, potem będą. No, ale im drzwi zostawiłem, już się wcisną tam. Aronka nawet przewraca się czami wierchę. W ogóle ta gra jest bardzo nierealistyczna, ponieważ Lorenzo Dalla Porta jest niewiarygodnie wysoko. Bardzo dawno nie grałem w tą grę. No i dlatego poziom taki słaby. No ale przez. Nie jechałem w treningach. I od razu jechałem z Q1 i przebiłem się do Q2. Przebijamy się teraz tutaj przez Bastianiniego. Ojej, kontakt z Navarro. Niechcący to zrobiłem, sorry Jorge. Nawet nie wiadomo gdzie on jest. Próbuję się tutaj wcisnąć. Bestii, mistrzowi świata tak w realnym życiu. Właśnie jedziemy sobie samym Lowsem. Właśnie na kanale był film, który się nazywał Garco czy Lows. No i tam J99 wybrał Piotrka Wiesikilskiego, to ja powiedziałem, że nie będzie nowej serii, no i wybrał sama Lowsa, a Mr. MotoGP napisał, że obojętni. No więc wybrałem sama Lowsa. Właśnie na początku miał być to Hector Garco, ale no jednak pomyślałem, że sam Lows, bo po tym co on zrobił, że jak jechał z złamaną ręką i szkoda naprawdę, że tego tytułu nie wygrał, gdyby właśnie nie ta jego ręka. To byłoby dużo lepiej. Dojeżdżamy w ogóle tutaj do Fabio Di Gianantonio. Mamy w ogóle twardsze opony od nich wszystkich. Didzia chyba wybrał, z tego co patrzyłem, pośrednia. Zdobywca pole position, czyli Marcel Schroeter. Tak średnio, bo jest piąty. No chyba za łatwo troszkę jest, więc... od następnej rundy Jerez. Pragnę zauważyć, że ja jadę w tym prawdziwym. Sobie ustawiłem taki kalendarz, jak jest prawdziwy. I pytanie, co wziąłem sobie za Portimao? A toż za Portimao sobie wziąłem tor w Termes de Riondo, czyli oczywiście Argentyna. A my tutaj już gonimy Fabio Di Gianantonio. Oj, byśmy tutaj chcieli. Ja jeszcze w ogóle żadnej powtórki nie wykorzystałem, co dobrze świadczy o mnie. Nie chcę ryzykować tutaj. Jesteśmy już blisko Didi. Nie, może od następnego. Może od następnego odcinka będzie już poziom wyższy. Ojej! Ale się wcisnąłem tutaj, Fabio! No i zobaczmy, Lorenzo Dalla Porta przed nami. No, zdecydowanie jest tutaj za łatwo w wyścigu. W klipkacjach to jest może poziom taki niezły, ale tu w wyścigu to on jest za niski, to 90. Myślałem, że on będzie za wysoki nawet, ale jest za niski i się okazuje. Obejrzyjmy się do tyłu. DJ jest już trochę dalej. No nie wiem, może będzie od następnego 100 albo 98, może 99. Właśnie też dawno w to nie grałem. Jak ostatnio grałem, to jeździłem motocyklem Moto3 i MotoGP, więc Moto2 nie ma nic wspólnego. Właśnie ten tył mi tak tańczy, bo właśnie nie ma kontroli trakcji w tym motocyklu.
Właśnie jest ciężko przez to znaczy. I będzie atak na Lorenzo Dalla Porte, udany. Schlotter już tam dojechał do grupki prowadzącej. Mój teammate, czyli Augusto Fernandez, jest na miejscu numer 3. W ogóle nie wiem, czy mnie będzie słychać. Właśnie jestem trochę przybliżony do telefonu, bo telefonem nagrywam. Luti, najszybsze okrążenie, poprawiamy ten czas. Około 0,2 sekundy. Schlotter jeszcze to poprawi, więc już z naszego najszybszego okrążenia są nici. Ponieważ zdobywca pole position się ocknął, chyba to Luti prowadzi w wyścigu. Z tego co mi się zdaje. Mamy jakby sobie jedną powtórkę cały czas. No tak, to potem powiększymy zdecydowanie dystans wyścigu. Od Jerez najpewniej. No miło, że będzie się dłużej film przesyłał, no ale trudno. Gonimy Schlottera, czy jest jeszcze szansa na podium? Możliwe, że jest. No tutaj Fernandez mi pomaga zdecydowanie, bo blokuje dla mnie Schlottera. Schlotter się próbuje wciskać. Widzę, że drugi jest Balda! Ojej, musiałem się odprostować, żeby nie dostać kary za ścinanie. Jest jeszcze tutaj Dalla Porta blisko mnie. Prowadzi Luti, odjechał już. Baldessari drugi, Fernandez trzeci, Schlotter jest czwarty, za mną szaleje Dalla Porta. Ja jestem piąty. Oczywiście my jako Sam Lowes. Nie wiem, kogo w następnym sezonie wziąć, ale to się zastanowimy przy okazji Grand Prix Argentyny, czyli Portimao. Popełniamy błąd. I nie chcę, żeby mi tak ten tył tańczył, bo nie ma kontroli trakcji i się opona przegrzewała. W kwalifikacjach mi się strasznie, jechałem na miękkich oponach i mi się strasznie przegrzewał właśnie tył. Był aż cały czerwony i dlatego może i w kwalifikacjach mi to Luti właśnie nam przeszkadzał. No i najprawdopodobniej już nie dorwiemy Schlottera, ale wyścig jest naprawdę, naprawdę dobry i udany. Zbliżamy się do Niemca. Może nie, do ostatniego zakrętu nie ma co atakować. A może gdzieś tutaj się uda znaleźć wewnętrzną. Tylko żeby nie ściąć. I może się uda wejść tu na aerodynamiczny. Złe wyjście było. Oby tylko Schlotter nie wyprzedził nam teammate'a. No i dojeżdżamy na miejscu piątym. Dobry wyścig. 7 minut już jest nagrywane, więc... No i jesteśmy na miejscu piątym. Luti wygrał. A w klasyfikacji generalnej jest tak samo. Luti prowadzi. Tutaj jesteśmy na drugim miejscu. No i w sumie to tyle. Koniec odcinka. No cześć.